Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. A dawno było, może w lipcu, powiedziałam, że pokażę nasze nowe mieszkanie, ale to już w listopadzie i no wreszcie pokażę. A mieszkamy w tym dwurodzinnym domku na pierwszym piętrze i nasze drzwi są z tyłu, więc idziemy. Piwnicy i tutaj jest nasze drzwi. Witamy do naszego mieszkania. Tutaj jest nasza piękna kuchnia. Jest taka duża jak u moich rodziców, ale nadal jest no, dość duża dla nas. A w całym mieszkaniu mamy te małe drzwi dla krasnoludów. No tutaj magazynujemy rzeczy, które nie są potrzebne na co dzień. No teraz idziemy do głównego pokoju. Tutaj teraz jest trochę chaotycznie z powodu, że budujemy choinkę. Znajoma nam dała tę choinkę, ale bez podstawy. I spróbowaliśmy używać pudełka, ale nie udało nam się. I skupowaliśmy coś no, z internetu, ale jest w procesie. Następnie tutaj jest łazienka. Tutaj mamy mapę świata. To jest bardzo edukacyjne miejsce. Dalej. A następny do mojego biura. Tutaj no, jest naprawdę chaotycznie. Tutaj no, teraz nie jestem zbyt często, bo mam nowe biuro w centrum. Może to pokażę w innym filmiku. I teraz idziemy do sypialni. To normalne sypialnia, też bardzo no, duży pokój dla nas. To łóżko, pianina żony. Dalej, proszę. Co? O, tutaj moja żona robi rzeczy do sprzedażu w internecie, robię naszyjniki. No, teraz do balkonu. Bardzo fajny mieć balkon. Tutaj można widzieć całą ulicę i dalej park. O, i tutaj jest bardzo ciekawy domek. A ten tu, czy to widać? I nazywamy to po angielsku Polish Flat. Dlatego, że polscy imigranci, kiedy najpierw przyjechali do Stanów, zbudowali najpierw dom bez pięter, tylko parter. I kiedy mieli trochę więcej pieniędzy, i potrzebowali no, trochę więcej miejsca, zbudowali no, pierwsze piętro, ale kiedy znowu potrzebowali miejsce, zamiast zbudować drugie piętro, wynosili dom i zbudowali piętro poniżej. I nie wiem dlaczego, może z powodu, że wtedy starszą technologią to było łatwiej, ale no, naprawdę nie wiem, ale tak. Tak zrobili i tak jest. No. I to jest nasze mieszkanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.